historycznym sercu Rzymu, gdzie antyczne Forum Romanum zamyka monumentalny pomnik zwany Ołtarzem Ojczyzny, warto skręcić z Placu Weneckiego w ulicę Bottego Oscure. Turyści i pielgrzymi trafią tu łatwo z przewodnikiem w ręku, a Polacy mieszkający w stolicy Włoch przychodzą niemal codziennie po wsparcie duchowe i pomoc w trudnych życiowych sytuacjach, ale też by uczestniczyć w różnych wydarzeniach kulturalnych, uczyć dzieci ojczystego języka i tradycji. Świątynia wzniesiona na ruinach antycznego teatru i pozostałościach średniowiecznej budowli sakralnej jest od wieków centrum polskości nad Tybrem. To tutaj emigranci świętowali największe swoje i narodowe sukcesy. Tutaj modlili się w najtrudniejszych chwilach dla ojczyzny. A pielgrzymi przybywający do stolicy chrześcijaństwa właśnie tu mogli znaleźć opiekę i schronienie. Znajdujemy się w kościele świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Rzymie. Jest to najstarsza polska placówka poza granicami kraju. Powstała w 1578 roku na prośbę kardynała Hozjusza. Została podarowana przez papieża Grzegorza XIII. Przy kościele, który jest równocześnie centrum życia duszpasterskiego Polaków, funkcjonuje tak zwane hospicjum, czyli miejsce, gdzie również pielgrzymi przybywający mogli znaleźć jakiś punkt oparcia. Dzisiaj jest to centrum duszpasterstwa Polaków przebywających w Rzymie. Kościół ten był bardzo drogi Karolowi Wojtyle, który jako biskup krakowski był jego protektorem i bardzo chętnie tutaj bywał. Nawet jeżeli nie było możliwości, żeby mógł tutaj zamieszkać, to w czasie soboru i potem wszystkie swoje spotkania z biskupami, z teologami odbywał tu, przy tym ośrodku. Potem jako papież był tutaj trzykrotnie. Najpierw w 79 roku, kiedy nie mógł pojechać na uroczystość świętego Stanisława do Polski, przyszedł świętować u nas. Potem w roku 92 na rocznicę konsekracji kościoła, a potem już całkiem prywatnie w roku 2000 przyszedł nawiedzić naszą wspólnotę i również ten kościół. Dlatego też poprosiliśmy księdza kardynała Dziwisza o relikwię Ojca Świętego, żeby ten kościół był również jakimś centrum kultu Jana Pawła II. Obok relikwii jest również sutanna, którą otrzymałem od Ojca Świętego jeszcze za jego życia. Jest to miejsce, które już dzisiaj cieszy się dużą uwagą ze strony wiernych, nie tylko polskich, ale tych, którzy zaglądają tutaj wtedy, kiedy kościół jest otwarty i modlą się przy tych relikwiach, prosząc o wstawiennictwo i dziękując za łaski. W naszym kościele bywali również papieże. Jak już mówiłem, założył Grzegorz XIII. Ta niewielka tablica upamiętnia to wydarzenie. Byli też Aleksander VII, Klemens IX, Klemens X, dwukrotnie Innocenty XI, przed i po bitwie pod Wiedniem, potem Klemens XI. Jeszcze jako nuncjusz apostolski w Polsce bywał tutaj Achilles Ratti, który potem został papieżem Piusem XI. Kościół zawiera też wiele dzieł sztuki, z których zdaje się najcenniejszym jest ten fresk sufitowy przedstawiający chwałę świętego Stanisława, uważany za jeden z lepszych fresków w kościołach rzymskich. Ten późnobarokowy fresk to dzieło włoskiego artysty Ermenegildo Constantini z połowy XVIII wieku. 200 lat wcześniej powstał obraz w głównym ołtarzu przedstawiający Chrystusa Zbawiciela w otoczeniu świętych polskich, Stanisława, Wojciecha i Jacka. Namalował go inny Włoch, Antiveduto Grammatica, w związku z kanonizacją świętego Jacka. Kościół ma cztery boczne ołtarze, w których umieszczono obrazy pochodzące z XVIII wieku. Świętego Jana Kantego, który rozdaje szaty ubogim, namalował Salvatore Monosilio. Święta Jadwiga Śląska pod krzyżem to dzieło Szymona Czechowicza. Po przeciwnej stronie nawy można zobaczyć ukazanie się świętego Kazimierza wojskom polskim podczas bitwy pod Połockiem, płótno Franciszka Smuglewicza.
i obraz pędzla Tadeusza Kuncę-Konicza przedstawiający świętego Stanisława wskrzeszającego Piotrowina. Budowę kościoła i hospicjum wspierało wiele polskich rodów, bo miały one służyć nie tylko pielgrzymom, ale i studentom przyjeżdżającym do Rzymu. Późniejsze remonty i renowacje dzieł sztuki były też możliwe dzięki ofiarnej pomocy Polonii z całego świata. Kościół jest takim centrum polskości od samego początku i staramy się, żeby tak nadal było. Wymaga oczywiście nieustannej troski, ale jest to taka perełka naszego życia polonijnego we Włoszech. Nie każdy może wejść do zakrystii, by zobaczyć kolejne cenne zabytki kościoła. To marmurowa posadzka z herbem arcybiskupa Józefa Gawliny i symbolami polskich jednostek wojskowych walczących na zachodzie Europy podczas II wojny światowej. Sam Józef Gawlina, dawny rektor kościoła, był biskupem polowym Wojska Polskiego i kapelanem armii generała Władysława Andersa. A na ścianach trzy wspaniałe obrazy Szymona Czechowicza, jednego z najwybitniejszych malarzy sakralnych polskiego baroku. Przedstawiają one cud, męczeństwo i apoteozę świętego Stanisława, patrona kościoła. Najważniejszym dokumentem dla tej instytucji, dla kościoła i hospicjum świętego Stanisława jest bulla fundacyjna, która zachowywała się w oryginale z 1578 roku. Oczywiście napisana po łacinie, przetłumaczona aktualnie na język polski, włoski i tak dalej, z oryginalną pieczęcią papieską papieża Grzegorza XIII. Oczywiście zawsze tradycyjnie święty Piotr i Paweł, dwie postacie pieczęci papieskiej. Z owych czasów znajdziemy na wszystkich pieczęciach tego typu rzeczy. To jest pergamin po konserwacji aktualnie, po wyprasowaniu. Jest wystarczająco czytelny, tylko oczywiście napisany łaciną. Trochę taką niewspółczesną i trzeba znawców było, żeby mogli odczytać i zinterpretować w ogóle ten tekst. Ponadto tak na uwagę zasługuje, już tylko właśnie na dwa dokumenty zwracam uwagę, statuty królewskie, które w 1757 roku, przejmując taką pewną kuratelę, pieczę nad tym kościołem, napisał, zatwierdzony potem przez Watykan, dlatego że kościół i hospicjum świętego Stanisława są fundacją papieską dla narodu i kościoła polskiego. Król przejął taką kuratelę nad tym ośrodkiem, dlatego że ośrodek w XVIII wieku znajdował się w takiej pewnych trudnościach finansowych i zechciał w ten sposób wesprzeć. Więc proszę bardzo, 1757. Statuty. Stanisław August i potem oczywiście mamy Augustus Rex podpisany jego. I trzeba powiedzieć, że my do dzisiaj tymi statutami się kierujemy. Jeśli chodzi o tych, którzy mieszkają tutaj na terenie Rzymu, to prowadzimy normalną działalność duszpasterską, a więc sakramenty święte od chrztu przez chrzest, bierzmowanie, Eucharystię do małżeństwa. Jest katecheza dla dzieci, przygotowanie do sakramentów. Są grupy duszpasterskie, chór. Więc to jest taka normalna parafialna działalność. Jeśli chodzi o kwestie promocji kultury, to staramy się organizować czy to koncerty, czy spotkania poświęcone choćby nauczaniu Jana Pawła II, ale nie tylko. Robimy też prezentację książek. Cała gama takich akcji, które mogą pomóc Polakom mieszkającym tutaj jakoś żyć swoją kulturą. Mamy też szkołę podstawową, którą prowadzimy jako kościół, gdzie dzieci uczą się języka polskiego, historii, geografii, mają katechezę. Mają możliwość też zapoznania się z tym, co dzieje się aktualnie w Polsce.
Nasz patron święty Stanisław pobudza nas, abyśmy rzeczy, ludzi i wydarzenia i całe życie jednostkowe i społeczne oceniali według Bożej nauki, według Bożego prawa, a nie patrzyli na niego czysto ludzkimi oczami. Byłoby, moi drodzy, wiele do przypomnienia o tym wielkim, świętym polskim, ale, moi drodzy, zwróćmy uwagę jeszcze na jedno, że święty Stanisław jednoczył Polaków nie tylko w XIII wieku, jednoczy ich, czyli nas, i nieustannie po dzień dzisiejszy, jak bardzo kult świętego Stanisława przyczynił się do otrzymania polskości i katolickości w ciężkich czasach zaborów. W czasach zaborów w trudnej sytuacji znalazła się i sama świątynia. Najpierw Napoleon po zajęciu Rzymu przejął hospicjum dla swojego wojska, a po Kongresie Wiedeńskim, gdy car rosyjski przyjął tytuł króla Polski, kościół przekształcono w prawosławną cerkiew i wiele cennych zabytków wyprzedano. Zrujnowane budynki udało się odzyskać dopiero w latach 20. ubiegłego wieku, dzięki staraniom biskupa krakowskiego księcia Adama Stefana Sapiechy. Po II wojnie światowej przy świątyni został utworzony Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Emigracyjnego i Polonijnego. Kierował nim rektor kościoła arcybiskup Józef Gawlina, a po jego śmierci biskup Władysław Rubin. Przed nami zbiory archiwum Kościoła Polskiego w Rzymie. Ta część w takiej białej oprawie z tymi białymi brzegami to jest część dotycząca pierwszych 200 lat historii tego kościoła i hospicjum. Są to bardzo ciekawe dokumenty mówiące o decyzjach podejmowanych przez zarządzających tym kościołem, o podjętych przebudowach, o wszystkich przetargach, o wszystkich spotkaniach, które się odbywały, o zapraszaniu artystów chociażby do malowania pewnych rzeczy, wyposażenia tego kościoła. To jest oczywiście najciekawsza część. Są też tutaj oczywiście wszelkie księgi ekonomiczne, finansowe. Są zapisane wszystkie msze święte, które odprawiono w tym kościele, zobowiązania, jakie przyjęto. Taką bardzo intrygującą partią jest tutaj taka mała część, nieduże książeczki, w których zapisane są oczywiście obecności pielgrzymów z Polski w ośrodku tutaj, przy kościele i hospicjum świętego Stanisława. Mamy taki rejestr, który dotyczy roku 1763 i mamy kto w styczniu, w lutym kolejno potem nawiedził ten kościół. Natomiast gdy popatrzymy na prawo, nieco inaczej uporządkowane dokumenty dotyczą XVIII i XIX wieku, gdy chodzi o historię tego kościoła. Posiadamy również wiele dokumentów, które dotyczą tego okresu administracji rosyjskiej, dlatego że w archiwum w Sankt Petersburgu zostały zgromadzone i potem kopia tych dokumentów była zostawiona zawsze tutaj przy tym kościele i dlatego jest to bardzo ciekawe, też również zbiór pokazujący, jak ten ośrodek, mimo że Polska była pod zaborami, mimo że był oczywiście pod administracją rosyjską, był zawsze miejscem spotkania Polaków, nawet w tym trudnym okresie czasu. W zasadzie ten zbiór kończy się na działalności księdza kardynała Rubina, gdy był rektorem kościoła i hospicjum, a następnie przedstawicielem episkopatu, delegatem do zajmowania się migracją, do emigracji. Kardynał Władysław Rubin pełnił tę funkcję do końca lat 70., kiedy został prefektem Watykańskiej Kongregacji do Spraw Kościołów Wschodnich, a jego następcą stał się arcybiskup Szczepan Wesoły, długoletni duszpasterz emigrantów polskich we Włoszech, bliski współpracownik, doradca i przyjaciel Jana Pawła II. Jako delegat prymasa Polski i koordynator duszpasterstwa emigracyjnego odwiedzał rodaków rozsianych po całym świecie i miał okazję dobrze poznać ich problemy.
Pojęcie emigracji jest bardzo, bardzo niesprecyzowane. Przed wojną nie mówiło się o emigracji, mówiło się o wychodźstwie. Jak Mickiewicz pisał, mówił o emigracji, to mówił o pielgrzymstwie, pisał księgi pielgrzymstwa polskiego dla emigrantów niemieckich. Po wojnie natomiast była emigracja ideowa. Ci, którzy jako zostali poza krajem, albo ze wschodniej, Polska została wzięta na Rosję, albo ci, którzy walczyli w Wojsku Polskim byli i zostali tutaj jako pewien protest przeciwko tym decyzjom, które były dokonane w Jałcie. I to była emigracja ideowa. To miał zupełnie profil. Dzisiaj jest już to, co było przed pierwszą wojną światową, gdzie była emigracja ekonomiczna. Każdy emigrant, obojętnie czy on jest ideowy, czy on jest ekonomiczny, w pewnym momencie musi się zintegrować z środowiskiem. Oczywiście to nie może być narzucone. To jest rzecz bardzo wojna, to jest problem pokoleń, nie tylko kilku lat. Bo jakby po jednym człowiek powiedział, ja się nie znam, nie mam trudności językowych, ale ja się nigdy po angielsku nie będę modlił. I dlatego myślę, że tutaj rola Kościoła na emigracji jest, że nie tylko służy po to, żeby tych ludzi złączyć, dać im przeżycie religijne, złączyć z Chrystusem, a równocześnie to złączenie dokonywało się na płaszczyźnie w oparciu o polskie wartości kulturowe, czy o polską obyczajowość, która jest właściwie obyczajowością, ale jest równocześnie jakimś wartością przeżyciem religijnym. Jak dzisiaj obronić dar wolności? Jak we współczesnym świecie być naprawdę wolnym? Tą wolnością, którą ofiarował nam Chrystus. Ożywieni miłością, służcie sobie wzajemnie. Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Oto podstawowe prawo wolności. Nauczanie Jana Pawła ciągle jest aktualne. Pod sarkofagiem, czy ołtarzem, gdzie papież jest złożony, ludzie przychodzą, klękają, modlą się stale i kładą tam te karteczki z podziękowaniami czy z prośbami, zależy jak to wie. Także ten kult trwa, że to nie jest jakaś część, co się skończyło, tylko on jak najbardziej trwa. To znaczy, my wierzymy, jak powiedział kardynał Ratzinger jeszcze na pogrzebie Jana Pawła, że on z tego okna tam na nas patrzy i nam błogosławi, z tego okna tam w Watykanie. Ale myślał Pan o tym oknie gdzieś tam w niebiesiech, że on nami uczestniczy w tym naszym spotkaniu. Także ten kult ciągle trwa, nie tylko ciągle trwa, ale się rozwija. A Polacy, którzy pielgrzymują do Rzymu z różnych stron świata, tak jak przed wiekami, mogą znaleźć pomoc i duchową opiekę w ojczystym języku przy ulicy Bottego Oscure w kościele św. Stanisława, biskupa i męczennika.